Witajcie kochani, mam na imię Monika, prowadzę kanał Wilczy Apetyt. Dlaczego Wilczy Apetyt? No bo po prostu od mojego nazwiska. Od niedawna jestem posiadaczką Thermomixa i prawdę mówiąc zakochałam się w tym urządzeniu, dlatego też postanowiłam ten kanał założyć i pokazać Wam, jak fajnie, zdrowo, szybko można na tym urządzeniu gotować. Z pomocą tego urządzenia można robić różne rzeczy. Można zrobić lody, można zrobić desery, można upiec placki, można gotować na parze. No po prostu można robić cuda. Po prostu można zrobić wszystko, nawet do tego stopnia, że urządzenie samo jakby się myje. Samo to znaczy w przenośni, ponieważ jest program w tym urządzeniu, dzięki któremu po prostu możemy wymyć po gotowaniu, po przygotowaniu ciasta do pieczenia. Dzisiaj postanowiłam przygotować coś, co myślę, że wszyscy lubią, a przynajmniej większość z nas. Jest to coś a la gyros, ale nie do końca. Zupa gyros z kurczakiem. Moje dzieci uwielbiają gyrosa. Zresztą mówię, chyba większość z nas to uwielbia. Dlatego jako pierwsza rzecz, przy której pomocy chciałam ten filmik stworzyć, jest po prostu to danie. Rozpoczynamy. Do naczynia miksującego włożyć 50 do 100 gram sera żółtego pokrojonego na kawałki. Ja już mam swój ser, który już był starty wcześniej. No i dlatego ten krok po prostu pomijam. Następną rzeczą do naczynia miksującego włożyć jedną cebulę przekrojoną na pół. Cebulkę mam przekrojoną na pół, tak jak o tym piszą. I wrzucamy. Następnie 2 do 3 ząbki czosnku. To również mamy przygotowane. Jedna czerwona papryka chili, świeża, opcjonalnie, bez gniazd nasiennych, pokrojona na kawałki, lub 1/4 do 1/2 łyżeczki papryki ostrej, mielonej. Przyznam się szczerze, pominę chyba ten krok, ponieważ moje dzieci lubią ostre, ale nie aż tak. 30 g oleju. Oczywiście tego sobie nie przygotowałam. Więc już spieszę z olejem. 30 gram oleju. No. Ciap. Jest. Super. Dalej. Nałożyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest miarka. Wygląda tak. Musimy ją nałożyć. Następnie kręcimy. Jak wygląda zmielona cebulka po 3 sekundach. Ekstra, prawda? Składniki zgarnąć kopyską ze ścianek na dno naczynia miksującego. No to oczywiście to już zrobiłam. To jest nasza kopystka. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. I teraz będziemy dusić naszą cebulkę i nasz czosnek. Całość ma potrwać 3 minuty, dlatego za 3 minuty się pokażę z powrotem. Już powoli, kochani, duszenie dobiega końca. Właśnie tak. Przechodzimy krok dalej. Dwie papryki różnokolorowe bez gniazd nasiennych pokrojone na kawałki. Oczywiście może to być jeden kolor, to już właściwie według Waszego uznania. Ja przygotowałam paprykę czerwoną i żółtą. Pokroiłam na kawałki według zaleceń.
200 gram ziemniaków pokrojonych na kawałki. Również mam 200 gram przygotowane. Nawet ciutkę więcej, no ale... Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Czyli to, o czym wspominałam przedtem. I miksujemy. Będzie głośno. Jednak nie tak głośno, jak mi się wydawało. Jak nam się to tutaj ładnie wymieszało. Myślę, że mogę jeszcze sobie troszeczkę domiksować, żeby były troszkę mniejsze kawałki, aczkolwiek jest ok. Krok to 200-300 gram fileta z piersi kurczaka bez skóry, pokrojonego w 2-3 cm kostkę. O, i dla mnie ok. Taka grubość będzie super. Już Wam pokazuję. O, wygląda to tak. Teraz dorzucamy filet z piersi kurczaka, pokrojone w kosteczkę, tak jak to miało być. Następnie 400 gram krojonych pomidorów z puszki. Ja mam w słoiku, otworzyłam kiedyś puszkę, która oczywiście okazało się, że nie jest mi potrzebna. Musiałam przelać do słoika, stąd też jest w słoiku. 400 gram, więc lejemy. Ile będzie? No, kochani. 380, ale wydaje mi się, że też jest. Dobrze. Dalej. 500 gram wody. Już to wiemy i dajemy 500 gram wody. No. Hop. Super. Hop, hop. Troszkę. Super, ale będzie piechotka. Następnie 2-3 łyżeczki przyprawy kebab gyros. Mam, ile mam, tyle wsypię. Dobrze. Dalej, 1-2 łyżeczki mieszanych ziół. To pomijam, ponieważ moje dzieci ziół nie lubią. 1 łyżeczka soli. Dajemy łyżeczkę soli. Hops. Dalej. 1/4 do 3/4 łyżeczek pieprzu czarnego mielonego. Ja to tak na oko. Dalej. 1 łyżeczka koncentratu bulionu warzywnego wykonanego w termomiksie lub kostka bulionu warzywnego na pół litry pokruszoną. Ja na razie mam kosteczki te sklepowe, aczkolwiek jeden z filmików, który dla Was przygotuję, to będzie właśnie filmik, w którym będziemy robić właśnie ten bulion z termomiksa. Tutaj pokruszymy, tak jak tego przepis wymaga, na pół litry. No jest tam na pewno więcej, więc damy 1,5 kostki. Obiecuję, że zrobimy takie kostki w termomiksie. Założyć miarkę na pokrywę miksującego naczynia. Proszę bardzo. Dalej. I teraz przez 25 minut będzie nam się gotowała zupka. Oczywiście ja nie będę Was trzymać 25 minut. Dlatego też włączę i jak się skończy, wtedy pokażę Wam, jak pięknie nasza zupka wygląda. Więc do zobaczenia. Kochani, zupka już prawie gotowa. Lada moment zacznie nas wzywać urządzenie do tego, żeby robić kolejny krok. W międzyczasie, zanim to nastąpi, oczywiście chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie przepisu, odnośnie samego urządzenia, odnośnie użytkowania, chętnie Wam odpowiem na te pytania. W związku z czym zapraszam Was właśnie do komentowania filmiku, ponieważ jest to mój pierwszy filmik,
Wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że mogą być tu różne niedociągnięcia, jakieś mankamenty. Oczywiście bardzo Was proszę o wybaczenie od razu z góry. No i czekam na komentarze. Okej, dobrze. Urządzenie już Was wzywa. Krok następny. 140 g kukurydzy konserwowej odsączonej, jedna mała puszka. Ja już mam oczywiście tą kukurydzę tutaj przygotowaną. Wciągam sobie. Tak, wrzucamy 140 gram. Dobrze. Następnie 200 gram śmietany, minimum 30% tłuszczu. Więc też oczywiście od razu sobie wlewamy. 200 gram śmietanki. O, troszkę przedobrzę. Następnie założyć miarkę na pokrywą naczynia miksującego. Bardzo proszę. I lecimy. Teraz ten proces, to będzie takie podgrzewanie, oczywiście mieszanie już do końca naszej zupki. No będzie to trwało 3 minuty, w związku z czym również nie będę Was trzymała 3 minuty po to, aby po prostu sobie czas leciał. Ja w międzyczasie sobie już tutaj dorobię kilka rzeczy i widzimy się za 2,5 minutki. Jestem z powrotem. Czekamy na ten dźwięk. Nasza zupka, kochani, jest gotowa. Zupę gyro z kurczakiem podawać bezpośrednio po przygotowaniu posypaną rozdrobnionym serem. Ja już to robię. Wygląda wyrodka. Uwierzcie mi na słowo. Niestety nie będziecie mogli tego skosztować. Ale jest pysznie. Jest po prostu pysznie. Na sam widok już cieknie mi ślinka, kochani. Posypuję serkiem. Ozdabiam sobie pietruszeczką. Kochani, palce lizać, uwierzcie mi. Spójrzcie. Spójrzcie na to cudo. Coś pysznego. Ja, kochani, oczywiście zabieram się za kosztowanie, smakowanie. Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, że oglądaliście, że wytrwaliście do końca. I raz jeszcze proszę o komentowanie. Dajcie znać, co według Was powinnam zmienić. Dajcie znać, jakie byście chcieli przepisy, abym wypróbowała specjalnie dla Was. No bo oczywiście ja to robię dla Was. I raz jeszcze dziękuję Wam za to, że jesteście i zapraszam Was na kolejny filmik. Pa!